Aby zainstalować Linuxa Mint będziemy potrzebowali Pendrive'a o pojemności przynajmniej 4 GB, czyli nie musi być duży. Ja tutaj mam 8 GB i będziemy kasowali z niego wszystkie dane. Trzeba będzie go sformatować. Wchodzimy na stronę linuxmint.com i będziemy instalowali Linuxa Mint wersji 20.3. Klikamy Download. Pojawia się strona, na której mamy cztery wersje interfejsu graficznego do wyboru: wersja Cinnamon Mate, XFC i Cinnamon Edge. Ja wybieram XFC, bo ten interfejs jest moim zdaniem najmniej obciążający dla systemu i zawiera mnóstwo użytecznych funkcji. Także w tym przypadku będę korzystał z XFC. Klikamy Download. I tutaj pojawia się lista stron, z których możemy to pobrać, z każdego źródła pobierzemy to samo. Ja sobie wybiorę jako źródło Uniwersytet w Warszawie i pobieramy plik. Zapisz. Druga rzecz, której będziemy potrzebowali, to narzędzie, które pozwoli nam tego Linuxa Mint wgrać na pendrive'a, tak żeby z pendrive'a można było uruchomić komputer. Wchodzimy w tym celu na stronę www.pendriveLinux.com. I tutaj po prawej stronie mamy zakładkę Botable USB Creator Software. Klikamy na to. Na stronie pojawi się kilka reklam, ale jeśli zaczniemy przewijać, zobaczymy, że tutaj jest kilka różnych programów do wykonania tego zadania. Ja wybieram program Universal USB Installer. Klikam na niego. Pojawi się strona z instrukcją, jak tego programu używać. Trzeba przewinąć trochę niżej, i tutaj interesuje nas ten przycisk Download UUI, Universal USB Installer. I klikam na to i wybieram zapisz plik. Jeśli wszystko się poprawnie pobrało, powinniśmy mieć plik, który się nazywa Linux Mint 20.3 XFC 64 bit.ISO, i on będzie miał. 2 GB oraz Universal USB Installer, w, mojej, w moim przypadku 20.01.0, który powinien mieć 1,7 MB i uruchamiamy właśnie ten program. Klik, klik. Jeśli komputer zapyta się o pozwolenie na wprowadzenie zmian na tym komputerze, klikamy tak i powinno się pojawić takie okienko jak tutaj widzimy. Klikamy I agree. W pierwszym polu wyboru y, wybieramy sobie Linux Mint. Drugie pole wyboru klikamy Browse i wskazujemy na pobrany plik ISO Linux Mint, żeby było wiadomo skąd go grać. I w ostatnim polu wyboru wybieramy sobie pendrive'a, na którego to wszystko ma być wgrane i zaznaczamy, że pendrive ma być sformatowany jako FAT32. I klikamy Create. Wszystkie dane z tego pendrive'a zostaną usunięte. Tak. Czy na pewno chcemy go sformatować? Tak. I teraz trzeba poczekać, aż cały proces dobiegnie końca, co może chwilę potrwać. Jeśli wszystko przebiegło bezproblemowo w okienku, tutaj klikamy Close i nasz pendrive powinien zmienić nazwę na UUI i powinno się na nim znajdować 2 GB danych. Jest gotowy do tego, żeby uruchomić komputer właśnie używając jego. I teraz spróbujemy uruchomić komputer z pendrive'a. W każdym komputerze wygląda to trochę inaczej, trzeba wejść do ustawień w BIOSie najczęściej. Ja przy okazji wyłączyłem system UEFI i tutaj sobie wybieram dysk 8GB. I tak wygląda pierwsze okienko. Klikamy Enter. I powinien pojawić się pulpit w wersji live jeśli ktoś przed instalacją chce sprawdzić jak linux mint wygląda jak się zachowuje tutaj można się rozejrzeć w momencie uruchomienia z obrazu instalacyjnego wszystko mamy w wersji angielskiej teraz jeśli już jesteśmy gotowi do instalacji klikamy na instal linux mint klik klik w pierwszym okienku przewijamy i szukamy języka polskiego Naprzód. Układ klawiatury pozostawiamy bez zmian. Idziemy naprzód. Tutaj możemy zaznaczyć, żeby były zainstalowane kodeki multimediów. Idziemy naprzód. W zależności od tego, ile dysków i jakie systemy mamy na naszym komputerze, tutaj to może różnie wyglądać. Nas interesuje opcja wyczyszczenie dysku i zainstalowanie Linux Mint. Zakładamy, że mamy na to osobny dysk który zostanie sformatowany i wszystkie dane zostaną z niego usunięte. Istnieje możliwość zainstalowania kilku systemów na jednym dysku, ale tego raczej na razie nie będziemy robić. Bezpieczniej jest mieć każdy system na osobnym dysku, na osobnym nośniku. Idziemy naprzód. Tutaj wybieramy dysk, na którym ma być wykonana instalacja. W moim przypadku to będzie ten. Klikamy Zainstaluj. I tutaj klikamy naprzód. Lokalizacja na potrzeby ustawienia strefy czasowej jest dobrze, mamy Warszawę, klikamy naprzód. Imię, nazwisko użytkownika, tutaj możemy wpisać to cokolwiek. Nazwę komputera zmienię na krótszą i wpisujemy hasło. Dobrze, żeby było silne. OK, na potrzeby demonstracyjne jest wystarczająco silne. I klikamy naprzód. Po zakończeniu procesu instalacji klikamy uruchom ponownie komputer. Bardzo możliwe, że w BIOSie będziemy musieli teraz zaznaczyć dysk, na którym został zainstalowany Linux, żeby tym razem komputer się uruchomił już z dysku. Po uruchomieniu pojawi się okienko powitalne. Możemy tutaj zaznaczyć, żeby już się więcej nie pojawiało. I pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, kliknąć na tarczę dotyczącą aktualizacji. Tutaj jest taka pomarańczowa ikonka, informuje nas o tym, że należałoby zaktualizować system. To jest pierwszy krok, jaki powinniśmy zrobić. System zaktualizować wszystkie składniki systemu do najnowszej wersji. Zastosuj aktualizację. I aktualizacja zawsze nas będzie pytała o hasło. OK, menadżer aktualizacji się zaktualizował. I teraz zainstaluj wszystkie inne aktualizacje. Klikamy tutaj. I klikamy OK. I znowu hasło. Na początku trochę tych aktualizacji jest ale taką operację przeprowadzamy tylko raz po zainstalowaniu systemu. Pierwsza aktualizacja zazwyczaj trwa dłuższą chwilę, ale jedyne co trzeba zrobić to po prostu cierpliwie poczekać. Po tak potężnej porcji aktualizacji wymagane jest ponowne uruchomienie komputera. Więc klikamy menu i tutaj w narożniku mamy Uruchom ponownie. Przy uruchomieniu zawsze wpisujemy hasło. Teraz, skoro system już jest aktualizowany, wszystkie programy są w najświeższej wersji. Ja jeszcze uruchamiam menadżera sterowników. W zakładce System wpisujemy hasło i zmieniam sterownik otwarto źródłowy do mojej karty graficznej na sterownik firmy Nvidia i robimy zastosuj zmianę robię to ponieważ sterownik Nvidia ma więcej funkcji użytecznych dla użytkownika i moim zdaniem jest stabilniejszy i nieco lepiej napisany. I na koniec ponownie uruchamiamy system. I jeszcze raz dla pewności sprawdzimy, czy mamy jeszcze jakieś aktualizacje. Jedna drobna jest. Zainstalujmy ją. OK, system jest w pełni aktualny. Sterowniki do karty graficznej ustawiłem. Jest gotowy do pracy. Wszystkie programy i aplikacje są ułożone według typów, według kategorii w menu Start. Ale ja myślę, że e, jeśli chodzi o instalację, to tyle. Głębiej będziemy się wygryzać w system już w następnej części. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, problemy, napisz w komentarzu pod filmem. I to tyle na tą chwilę. Cześć!